1942. Most of Europe has been crushed under the Axis boot. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hubianko, a to jest kolejna zapowiedź, tym razem ze Sniper Elite V3 Afrika. It has to end here. In the unforgiving terrain of the Western Desert. Sniper Elite 3 to kolejna odsłona cyklu, w którym wcielimy się w rolę snajpera. Sniper Elite 3 jest to kontynuacja gry Sniper Elite V2, wydanej w 2010 roku. Podobnie jak w poprzedniej odsłonie, tak i tutaj przejmujemy kontrolę nad snajperem walczącym w trakcie II wojny światowej. Tym razem możemy sprawdzić się na froncie afrykańskim. W trakcie misji korzystamy z różnorodnego snajperskiego uzbrojenia. Autorzy oddali do naszej dyspozycji wiele karabinów snajperskich, lunet i tym podobnym urządzeń, które pomagają wyeliminować wrogie cele z daleka. Sniper Elite V3 Afrika to strzelanka, w której kluczem do sukcesu nie jest jak najszybsze opróżnienie magazynka, lecz opracowanie właściwej taktyki. Dzięki obszernym lokacjom gracz może dotrzeć do celu misji na wiele różnych sposobów, dostosowując styl rozgrywki do własnych preferencji. Tu tylko od niego zależy, czy zlikwiduje cel z zaskoczenia, czy też we frontalnym ataku. Bardzo fajną rzeczą, która w Sniper Elite 3 mi się spodobała, to to, że użytkownicy przed oddaniem strzału muszą sprawdzić kierunek oraz prędkość wiatru, a także wziąć pod uwagę siłę grawitacji oraz warunki atmosferyczne, więc dzięki temu mamy ogromną, ale to naprawdę ogromną możliwość jeszcze większego wczucia się w klimat snajperski oraz widzimy, jak łatwo będziemy się odwzorować w tej grze w przypadku oryginalnego snajpera. Take out long range targets with Sniper Elite 3's genre leading ballistic. Rzeczą, którą możemy zauważyć, to jest silnik oraz oprawa cała gry, która jakoś strasznie, myślę, że się nie zmieniła co do poprzedniej części. I według mnie nawet wcale to nie musi być jakaś wielka zmiana, ponieważ w dwójce grało mi się dobrze, ale w trójce możemy zauważyć delikatne zmiany, jak chociażby namierzanie wroga poprzez lunetę lub tego typu sprawy, dzięki czemu namierzając wroga wiemy mniej więcej gdzie on jest, ukrywając się, oraz jednocześnie możemy zaznaczać sobie miejsca słabe, na przykład chociażby miejsce w samochodzie, w które jeśli trafimy, wybuchnie samochód. Właśnie w Sniper Elite V3 będziemy mieć różnorodność tych rzeczy. Będzie można nas odkryć. Myślę, że tutaj w trailerze można zauważyć chociażby sztuczną inteligencję, która mam nadzieję, że będzie na bardzo wysokim poziomie. Wróg ogólnie usłysząc nasze strzały lub po prostu domyślając się, że strzelamy w niego, będzie reagował bardzo inteligentnie, chowając się za różnorodnymi przeszkodami, ale jednocześnie będziemy mogli go zgubić poprzez zatracanie naszych śladów. Możemy robić znów pułapki, to już pojawiło się oczywiście w dwójce, więc czeka nas naprawdę świetna dawka. Keep a low profile. Relocate successfully, and the enemy will call off their search. Podsumowując, Sniper Elite 3 Afrika to trzecia część serii snajperskich wojennych strzelanek. Grę wyprodukowało studio Rebellion, czyli ten sam zespół, który odpowiadał za dwie poprzednie odsłony. Akcja ponownie osadzana jest w realiach II wojny światowej. Tym razem jednak autorzy porzucili lokacje europejskie i zamiast tego osadzili kampanię na terenie Afryki. Jeśli chodzi o premierę gry, jest ona przewidziana na całym świecie w tym samym czasie, czyli 27 czerwca. Według mnie ta gra będzie bardzo fajną grą, jeśli chodzi o przejście kilkugodzinowe, szczególnie że data premiery przewidziana jest tuż przed wakacjami, więc będziemy mieć robić
co wakacje. Nie będzie to hicior roku, nie będzie to według mnie najlepsza gra roku, ale to będzie na pewno fajna gra tego roku, więc mam nadzieję, że wielu ludziom się spodoba i będzie przez wiele, wiele dni na stronach internetowych jako najlepsza gra. Ja się z wami póki co żegnam. Na razie. Cześć. That's why I'm here. Because one bullet can change history.